Cześć! Z tej strony Ola z szydełkarni.pl, a dzisiaj... O nie! Parzydełka! Ale one nie parzą. To jest mała meduza, która jest bezpieczna i nikogo nie poparzy, więc zobaczmy, co będzie nam dzisiaj potrzebne. Okej, a więc dzisiaj potrzebujemy szydełko. U mnie jest to szydełko 3,5 mm i do tego tylko dwa kolory włóczki, czyli biały, nasz główny, i do tego jeszcze dobrałam taką lekką brzoskwinkę, a numery tych włóczek oczywiście w opisie tego filmiku, jak zawsze. Do tego oczywiście ostre nożyczki, wypełnienie, czyli kulka silikonowa. Nigdy, nigdy, przenigdy nie wkładamy do maskotek żadnej waty, bo ona nie znosi czego? Wody. Nie znosi wody, więc po wodzie staje się płaska, twarda i już nieużyteczna. A kulka silikonowa po pierwsze nie uczula, a po drugie nie wsiąka wody, nie chłonie jej, więc po praniu jakimkolwiek, po zmoczeniu, kulka silikonowa wróci praktycznie w 100% do swojego kształtu i będzie miała także cały czas swoje wszystkie zalety, czyli nie będzie uczulać, będzie elastyczna i nie będzie się kruszyć, więc nasza maskotka bardzo długo pozostanie w takim kształcie, w jakim powinna. Okej, co jeszcze? Jeszcze znaczniki. I teraz tak, można użyć takich standardowych znaczników, no, czyli takich agrawek albo ślimaczków, ale ja zawsze używam sobie kawałka kordonka. Ważne, żeby ten kordonek był w kolorze jak najbardziej kontrastującym z tym, którym będziemy tutaj szydełkować. Później, oczywiście to jest tak raz do przodu, raz do tyłu, raz do przodu, raz do tyłu. Zobaczcie, wtedy co drugi rząd go widać. Później jednym ruchem wyjmujemy i nie zostaje żaden ślad, więc to jest bardzo fajne. Co do igły, może być, ale nie musi być. Poradzimy sobie dzisiaj bez igły, bo tak jak jest tutaj w tytule, to jest meduza bez zszywania. Wszystko zrobimy szydełkiem, nie musimy używać tutaj igły, więc ona będzie praktycznie od razu w całości. Więc co, przechodzimy i zacznijmy tą naszą małą, słodką meduzę. Ok, zanim zaczniemy ciałko meduzy, najpierw zrobimy wszystkie możliwe... Macki to chyba nie jest odpowiednie słowo, bo chyba meduzy nie mają macek, tylko parzydełka. Więc zaczniemy od wszystkich parzydełek, pokażę, bo można je zrobić na trzy różne sposoby i oczywiście wszystkie trzy różne sposoby mieszać, tak żeby ona była jak najbardziej różnorodna. I teraz tak, podstawowa to oczywiście zwykły łańcuszek, czyli hop, robimy pierwsze oczko i zaczynamy robić łańcuszek. Łańcuszek jak długi? To już wszystko zależy od tego, jaki chcecie mieć długi ten łańcuszek. Bo można zrobić trzy różne, dwa i każdy będzie miał inną długość, tak żeby to wszystko, tak jak mówię, było różnorodne. Tak więc można zrobić 20 oczek łańcuszka, można też zrobić 25, wszystko zależy od Was. Po zrobieniu tego łańcuszka po prostu bierzemy, przeciągamy, odcinamy i wyciągamy w górę, tak żeby była pojedyncza nitka. Ale przy okazji pokażę Wam od razu drugi sposób. Druga macka, nie macka, parzydełko. Będę się mylić pewnie w trakcie. Więc jedna to jest zwykły łańcuszek, tak żeby ona po prostu sobie wisiała. Druga to jest, i teraz będziemy już łączyć kolory. Czyli tak, jednym kolorem robimy sobie łańcuszek, a drugi łączymy w trakcie. Czyli ja sobie teraz biorę tutaj białą włóczkę, przyłączę. Zobaczcie, po prostu nakładam na szydełko bez żadnych oczek, nie tak chciałam powiedzieć. Przeciągam, tu sobie ściągnę, żeby to mi nie uciekło. Hop, zaraz to się ładnie ułoży. I zaczynam. Zaczynam oczywiście od kolejnego oczka i od razu mówię, że w tym momencie też można zrobić na dwa sposoby, czyli od razu pokażę Wam drugi i trzeci sposób. Drugi sposób to po prostu przerabiamy półsłupkami albo półsłupkami nawijanymi, czyli jak mamy łańcuszek, to przerabiamy na nim albo zwykłe półsłupki, hop, i to będzie takie drugie parzydełko, zwykłe, albo półsłupki nawijane, czyli narzut, wbijam,
narzut wyciągam, narzut przez trzy. Przy robieniu półsłupków nawijanych to parzydełko będzie się lekko kręciło, więc to jest fajna opcja, właśnie żeby stworzyć inne takie parzydełko. Tak? Hop, narzucam, przeciągam przez trzy i wszystkie do końca w taki sposób przerabiam. Zobaczcie, już widać, że ono tylko zakręcę na palcu za chwilę i od razu będzie miało inny kształt. Troszkę za krótkie zrobiłam, nawet jak na przykładowe, bo chciałam też je dołączyć. O! Zobaczcie, hop. Hop. Ono jest troszkę szersze niż takie robione po prostu półsłupkami, ale za chwilę Wam pokażę, że będzie fajnie wyglądało. Tu już ostatnie oczka. Ja wiem, że na początku zrobiłam dwa zwykłe półsłupki, to nie ma znaczenia. Nie będzie się to rzucało w żaden sposób tutaj w oczy. Hop. I teraz zobaczcie. Wystarczy, że lekko to skręcę i to zostaje tak. Już się nie odkręca. Tak jak je ułożymy, tak będzie się fajnie nam tutaj kręciło, więc to jest fajne, że to nie jest taki mocny skręt, ale jest taki lekki skręt. Wystarczyło zrobić półsłupki nawijane. Oczywiście na samym końcu musimy te nitki sobie połączyć, czyli biorę obydwie nitki i ściągam je przez oczko. Tak? Zobaczcie, hop. Tutaj już sobie odcinam. I obydwie ściągam. O, tą, która była tutaj oczkiem, troszkę mocniej. O, hop. Co z tymi nitkami? Te nitki można wpleść sobie tutaj, albo też je zostawić. One są tutaj na końcu, jako na końcu tych parzydełek też nie będą wyglądały wcale aż tak źle. Bo to ma być tutaj taki luz, to ma być takie przyjemne, wiszące. O, zobaczcie, wygląda to naprawdę fajnie. No dobra, no to od razu trzeci sposób. Przy trzecim sposobie robimy tak samo łańcuszek jak wcześniej. Hop. Jak długi? Ja robię co najmniej 24 oczka. Jak zrobię krótszy, to będzie po prostu za krótki przy tej metodzie, tak? Bo tutaj będziemy za chwilę przerabiać więcej niż jeden półsłupek w oczku i przez to on będzie się kręcił, dlatego on musi być dłuższy. Co prawda ja teraz nie liczę, ale można zrobić, co mówię, tak jak najlepiej co najmniej 24 oczka. O, dobra. Powiedzmy, że to jest już ta długość. I teraz bierzemy drugi kolor oczywiście i dołączamy. I tutaj od razu pokażę, jak można schować tą nitkę, żeby nie wisiała tak jak przy tamtej, tak? Więc hop, ściągam, żeby nie uciekła. Hop. I teraz tą białą już odcinam, bo ona już mi się nie przyda. No i zostają mi te dwie nitki. Te dwie nitki od razu można sobie schować, zobaczcie. Wbijamy się oczywiście w pierwsze możliwe oczko. I robię pierwszy półsłupek. Zobaczcie, od razu trzymam te nitki tu pod spodem. Czyli wzdłuż łańcuszka. Drugi półsłupek, zobaczcie, jestem pod. I dookoła obwijam ten półsłupek i dzięki temu te nitki chowają się tu w środku. I teraz w każdym kolejnym oczku robię po dwa półsłupki. Dzięki temu zobaczycie, oczywiście można też robić trzy, ale ja będę robiła dwa. Ten skręt przy dwóch półsłupkach mi wystarczy. Zobaczcie, że za chwilę zacznie się to skręcać. O, tu jeszcze trochę kawałek trzeba przerobić. I zaraz będzie można odciąć, żeby one się nie ciągnęły w nieskończoność, te nitki. Najgorzej jest właśnie, jak ona jest już taka króciutka, bo jest... O, coś mi się tutaj za dużo... Jeszcze raz, hop. Raz. Dwa. Tu znowu. Raz. I dwa. Tu mi się coś splątało, widać, że ta nitka mi tu weszła. I można je już odciąć, żeby one nie były aż takie długie. I lecieć. I lecimy do końca po dwa półsłupki właśnie w oczku. Na ostrości, nie uciekaj. Po dwa. I takich parzydełek robimy sobie, nie wiem, po dwa z każdego rodzaju mogą być. Oczywiście różne kolory, mieszamy te kolory, można sobie dobrać jakiś trzeci kolor. Można do tego taki jakiś, myślę, że tutaj by pasował jeszcze żółty albo pomarańczowy.
Można też w odcieniach niebieskiego, można w odcieniach zielonego. Wszystko jest tutaj naprawdę super dowolnością. Tym bardziej, że meduzy też mają bardzo różne kolory. Zobaczcie. O. I teraz, jak sobie tu weźmiemy, ona się sama już kręci. Więc musimy ją tutaj naprowadzić, w jaki sposób ma się kręcić. Zobaczcie. I się kręci. I ten skręt, zobaczcie, łańcuszek idzie prosto, a to, co dorabiamy, kręci się tu dookoła. Więc one wyglądają bardzo fajnie i dlatego też robimy je. I robimy je, że raz łańcuszek jest jednego koloru i dorabiamy półsłupki drugiego i na odwrót. Dzięki temu każde takie parzydełko będzie wyglądało nieco inaczej. Dlatego będzie ta różnorodność, tak? Jak zrobimy te parzydełka, to dopiero zaczynamy główną część, czyli tutaj ja już dokończę sobie. Hop, i zaraz do Was wrócę. Tak jak wcześniej, no, bierzemy po prostu sobie te dwie nitki i przeciągamy tutaj przez to oczko ostatnie. Oczywiście odcinamy. Hop. Ściągamy jedną, ściągamy drugie i mamy kolejne. O, tutaj widzicie, muszę je ułożyć, żeby się ładnie kręciło. O. O. I mamy kolejne parzydełko. I zobaczcie, już mam tego troszkę więcej. Tutaj mam to, które było przed chwilą. Jakiś pojedynczy łańcuszek. Jeden, drugi i właśnie te wszystkie parzydełka. I dzięki temu, że one będą różnej długości i różnych połączeń kolorystycznych, to ta meduza będzie wyglądała dużo fajniej. Ok, więc mamy parzydełka. Zaczynamy główną część naszej meduzy. Ja wybrałam główny kolor biały, ale może też być to inny kolor, czyli ten drugi, bardziej kolorowy. I zaczynamy od Magic Ringa. Hop, narzucam palec i robię 7 półsłupków. Cały tutorial na Magic Ringa znajdziecie tutaj w wystającej okienku albo na dole oczywiście w opisie tego filmiku. Więc robimy Magic Ring z 7 półsłupków. Ok, 7, biorę, ściągam, narzucam znacznik, zobaczcie, mój znacznik jest akurat koloru brązowego i będzie go za każdym razem widać. I teraz tak, w kolejnym rzędzie robimy w każdym oczku 2 półsłupki, czyli jak tu mamy 7, to patrzymy oczywiście raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, to jest moje pierwsze oczko, wbijam się i robię w każdym oczku 2 półsłupki, czyli hop, 1 półsłupek i kolejny półsłupek dokładnie w tym samym oczku. Dzięki temu z 7 na koniec rzędu zrobi nam się łącznie 14 półsłupków, 14 oczek i tam się też spotykamy. Po skończonym pierwszym rzędzie dodawania, tak naprawdę to jest drugi rząd, bo Magic Ring jest jako pierwszy, a to, co dodawaliśmy, to jest rząd drugi. Przerzucamy sobie znacznik do tyłu, tak, żeby był nad nitką roboczą. Zobaczcie, nitka robocza jest pod znacznikiem. I teraz robimy dodawanie co drugie oczko, czyli w pierwszym w oczku robimy zwykły półsłupek, a dopiero w drugim robię dodawanie, czyli hop, raz i dwa. I w kolejnym znowu 1 półsłupek, a w kolejnym znowu 2 półsłupki. Tak robimy na przemian, dzięki temu znowu dodamy tylko 7 oczek. I tak jak tu było 7, tu 14, więc po dodaniu kolejnych 7 na koniec rzędu powinniśmy mieć 21 półsłupków, 21 oczek, więc spotykamy się na końcu tego rzędu. Ok, w kolejnym rzędzie znowu przerzucamy znacznik, tym razem od tyłu do przodu. I robimy dodawanie w każdym trzecim oczku, czyli wcześniej było w drugim, a teraz robimy w trzecim, czyli pierwsze oczko półsłupek, drugie oczko półsłupek, a dopiero trzecie oczko to dodawanie, czyli raz i dwa. I w taki sposób powtarzamy, czyli półsłupek, półsłupek, dodawanie, półsłupek, półsłupek, dodawanie, półsłupek, półsłupek. Dzięki temu znowu dodamy 7 oczek i z 21 na koniec rzędu zrobi nam się 28 i tam się też spotykamy. Ok, to było jakby ostatnie dodawanie przy
powiększaniu tej części. I teraz uwaga, takie części robimy dwie. Od jednej odcinamy, zobaczcie, od jednej odcinamy i wyciągamy włóczkę na końcu, robiąc jeszcze oczko ścisłe. Tak, czyli pierwsza część to jest mniejsza, tu sobie wyjmę i po niej robimy oczko ścisłe. Hop, nawet niepotrzebna jest taka włóczka długa, może być dużo krótsza. A drugą część lecimy dalej, czyli jedną mamy, a drugą dorabiamy, bo to będzie jakby dno, a to będzie góra naszej meduzy. Czyli tutaj teraz robimy, tutaj teraz robimy, myślę, że z 5 rzędów powtarzania, tak? Czyli przez kolejne 5 rzędów, czyli 5, 6, 7, 8 oraz 9 rząd, robimy powtarzanie, czyli przerabiamy wszystkie te oczka pojedynczo, żeby nie dodać już żadnego oczka, żeby nadal było 28 półsłupków w rzędzie i spotykamy się na końcu rzędu 9, więc przerabiamy i spotykamy się na końcu rzędu 9. Ok. W tym momencie mamy tą górną część skończoną i teraz zaczniemy łączyć obydwie części i tak naprawdę wszystko połączymy. No bo zanim połączymy te dwie części, to musimy do tej dolnej przyłączyć wszystkie parzydełka. Oczywiście możemy już wyjąć ten znacznik i będziemy, tutaj jeszcze się coś, będziemy te wszystkie parzydełka przewlekać sobie szydełkiem. Tak jak powiedziałam, można to zrobić igłą, ale nie trzeba. Więc tak, wbijamy się od drugiej strony i przeciągamy pojedyncze nitki. Nie dwie, tylko zawsze po jednej nitce, czyli jedna w jedno miejsce, a dopiero obok druga w drugie miejsce, tak? Dzięki temu po prostu będzie można zrobić z drugiej strony supełek. Więc bez przyszywania, bez zszywania wszystkie nitki po prostu przewlekamy szydełkiem i przywiązujemy na supełki, zobaczcie. Hop. I wszystkie pozostałe robimy tak samo. Ja tu zaraz przeskoczę i będę miała wszystko połączone i zaczniemy łączyć obydwie części. Ok, zobaczcie, wszystko poprzewlekane, pozwiązywane i uwaga, jeżeli macie jakąś dłuższą nitkę, tak jak ta na przykład, to spokojnie możemy ją sobie wziąć i przeciągnąć na drugą stronę. Ona będzie dodatkowym urozmaiceniem naszych parzydełek, zobaczcie, więc tu są i nitki, i łańcuszki, i te świderki nasze, i nitka, która była tutaj od zakończenia tak naprawdę, zobaczcie, ona nam się do łączenia nie przyda, więc tak samo mogę ją sobie tu gdzieś wziąć, przewlec, nie za mocno, żeby nie ściągnąć brzegu, i hop, ona jest troszkę za długa, trochę ją można odciąć, ale ona też nam urozmaica tutaj parzydełka, zobaczcie, jakie one są ładne. I już tutaj nardają, tak piękne są, prawda? Więc teraz bierzemy te nitki, które tu są w środku, one za chwilę zostaną połączone i znikną. I teraz tak, bierzemy sobie tą część i zobaczcie, widzicie to? Co to będzie? Będzie to tak wyglądało za chwilę. Więc bierzemy najpierw to. Hop, czyli nawlekamy sobie tutaj, znaczy wkładamy szydełko, przerzucamy sobie znacznik i uwaga, teraz będziemy łączyć, czyli wbijam się tu i wbijam się w pierwsze lepsze oczko z tej drugiej części, tak? Czyli oczywiście tak, żeby parzydełka były na zewnątrz. I możemy to zrobić za całe oczko, ale zrobimy to za tylne. Dzięki temu lepiej nam się tutaj wszystko ułoży i nie będzie takiego jakby grubego tutaj połączenia. Czyli bierzemy zawsze tą część oczka, no część oczka, która jest bliżej nas, tak? Hop, zobaczcie, i normalnie robię półsłupek, czyli hop, przeciągam przez to i łączę. I znowu wbijam się w tą część, szukam sobie oczka na tej drugiej części i przeciągam przez wszystko i robię półsłupek. Hop, hop, i tak łączymy całość dookoła. Mamy tutaj tyle samo oczek, więc nie będzie problemu z czymś, że gdzieś nam tutaj wyjdzie nierówno. Więc przerabiamy,
I zanim dojdziemy do końca, musimy pamiętać o wypełnieniu, czyli wypełniamy zanim połączymy całość, ja za chwilę to pokażę, w którym momencie najpóźniej to robimy. No, żeby nie było za szybko, żeby to nam nie wypadało, a też żeby nie było za późno i nie trzeba było tego wpychać tam, nie wiem, ołówkami i palcami. Ok, zostało mi tutaj 7 oczek do połączenia i to jest dobry moment, żeby, zobaczcie, nie jest jeszcze to takie super małe, ale nie jest już takie super duże, więc nie będzie nam już przeszkadzało, a jeszcze bez problemu włożymy tutaj to wypełnienie. Ile wkładamy? Tyle, ile chcemy, ale chodzi o to, żeby wypełnienie tak naprawdę ukształtowało nam tutaj tą wypukłość tej naszej meduzy, więc nie może być go za mało, ale nie może też być za dużo, żeby ta część nie stała się wypukła. Ona musi być lekko wklęsła, tak? Więc jak będzie za dużo, to wtedy to wypełnienie nam tutaj wypchnie tą część z parzydełkami, a nie o to przecież nam chodzi, więc tutaj musimy sobie jakby wyważyć tą ilość. O, zobaczcie, nie za dużo, nie za mało, widzicie? Ona nadal nie jest wypchnięta, a tutaj jest mięciutko, więc przerabiamy jeszcze do końca i zaraz kolejne rzędy zrobimy. Tak, tak, bo kolejne rzędy to już będzie tak naprawdę do wyboru, do koloru, bo jeżeli będziemy... O, coś tutaj mi się zakręciło oczko. Jeżeli chcemy, aby ona była w miarę taka prosta, to kolejne dwa rzędy przerabiamy tak samo jak teraz, czyli nie dodajemy nic, nie odejmujemy nic, a wszystkie oczka przerabiamy pojedynczo. Rzecz zmienia się, jeśli chcemy, aby tutaj ten koniec naszej meduzy był taki pofałdowany. I ja zaraz Wam to pokażę, bo będziemy zmieniać kolor i stwarzać tutaj, tworzyć taką magię. I zobaczycie, że będzie tutaj za chwilę zupełnie inaczej, czyli nie będzie prosto, smutno, tylko będzie kolorowo. I to będzie takie pokręcone. I teraz uwaga, jeżeli chcecie, żeby ona była taka zwykła, to przerabiacie jeszcze z dwa rzędy takie zwykłe. Ona wtedy tutaj ułoży się, nie będzie się kręciła, będzie prosto w dół leciała. Ale ja bym chciała, żeby miała tutaj mega falbankę. I ta mega falbanka sprawi tutaj zupełnie inny look tej naszej meduzie. Chciałam powiedzieć ośmiornicy, to nie. I teraz tak, zaczynamy. Tu jeszcze będę miała zwykły kolor, a w następnym dopiero polecę tym naszym dodatkowym kolorem. I teraz tak, łączę oczkiem ścisłym, hop, i robię dwa, robię oczko w górę, tak? Po tym jednym oczku robimy, uwaga, albo 2, 3 półsłupki w oczku, albo 2, 3 słupki w oczku, albo 2, 3 półsłupki nawijane w oczku. Ja wybrałam, że będę robiła po 3 półsłupki nawijane. To w pierwszym momencie może się wydawać niewygodne i ciasne, ale zobaczycie, że dzięki temu powstanie piękna falbanka. Więc robimy, zobaczcie, nawijane to już robiliśmy przed chwilą na parzydełkach, czyli narzut wbicie, narzut wyciągnięcie, narzut przez 3, tylko że po prostu robimy po 3 takie w każdym oczku. Dzięki temu, że im będzie ciasno, to zaczną się falować. Teraz jeszcze tego nie widać, ale będzie to widać, jak zrobię tego więcej. I spotykamy się na końcu rzędu. Jeżeli robicie zwykłe, to zwykłe dwa rzędy, a jeżeli nie, to właśnie po 3. W zależności od tego, jaką formę chcecie, każda będzie się kręciła, każda będzie wyglądała troszkę inaczej. Więc przerabiamy i spotykamy się na końcu tego rzędu. Ok, gdy już skończyliśmy, widać, że zupełnie inaczej wygląda ta nasza meduza. Tutaj, na samym końcu, będziemy zmieniać kolor, czyli tak, będziemy się wbijać w pierwsze oczko i uwaga, to co ciągniemy, to może być jeszcze ten kolor, ale już nie musi, ale dobra, przeciągniemy, hop, oczko ścisłe i hop, i teraz dołączamy nowy kolor, czyli biorę nowy kolor, przeciągam go przez to oczko, tą ściągam, tutaj gdzieś jest, ściągam, żeby mi się złapało, odcinam już tą białą i teraz będę przerabiać.
po 2 półsłupki w każdym oczku, czyli dodatkowo jeszcze tutaj się narobimy, ale za to efekt będzie wspaniały. I teraz biorę w pierwsze, tutaj sobie łapię jedną nitkę, czyli tą, mogę tą białą albo tą brzoskwiniową, bo jedną będę łapała po prostu z tej strony, a drugą z tej strony, czyli jedną jak będę tu już dochodziła do końca, a tą białą mogę sobie już teraz złapać, żeby ona mi po prostu też nie uciekła, czyli biorę i łapię, zobaczcie, i w każdym robię po 2 półsłupeczki, dzięki temu to mi się jeszcze zagęści, trochę się narobimy, ale ten efekt naprawdę jest później bardzo satysfakcjonujący, więc przerabiamy po 2 półsłupki i spotykamy się na końcu tego rzędu i to już będzie pewnie koniec naszej meduzy. Zobaczcie, tak jak mówiłam, no ostrości. Tą nitkę przykładam sobie teraz w drugą stronę, tak żeby ją złapać jeszcze tutaj przy tych ostatnich półsłupkach. Czyli znowu układam ją równo z oczkami i dookoła niej robię po 2 półsłupki w każdym oczku. Dzięki temu ta nitka też będzie złapana i też nie ucieknie mi tu nigdzie, gdyby chciało się cokolwiek sprzeć, więc ja tutaj jeszcze szybko dorobię i zaraz będzie podsumowanie. Ok, po ostatnim półsłupku oczywiście robimy oczko ścisłe, hop, hop, ściągam i odcinam. Co z tą nitką? Ta nitka może być wplątana tutaj po prostu albo szydełkiem, zobaczcie, bo szydełkiem też to się da zrobić, można mniejszym, a jak nie szydełkiem, to można tutaj spróbować igłą, więc tak naprawdę igła jest, może być, no nie mogę się jak na złość wbić, igła może być po prostu do chowania nitek, o mogę tak zrobić, że wezmę i tutaj pod oczko sobie wciągnę i tu spróbuję się wbić, no jak na złość, przecież tak zawsze jest, nie? To jest złośliwość losu, że nie chce się teraz to wbić, za ciasno musiałam zrobić, o. I pod oczkami przeciągamy. Nie musi to być jakoś super dużo, bo tu już oczko ścisłe w miarę trzyma nam i nie powinno nic się tutaj rozwalić. Tu układamy sobie, żeby ta falbanka miała... O, to jest, to jest ta nitka, którą wciągałam i mogę ją też już odciąć. Ona nigdy nie ucieknie. I co robimy jeszcze? Układamy sobie, żeby ta falbanka miała jakiś kształt, bo ona będzie się próbowała nieregularnie tutaj ułożyć, ale my chcemy, żeby ona była jak najładniejsza, prawda? Więc bierzemy tu ją, próbujemy układać, żeby ona miała jakiś taki sensowny kształt. Tu nie wiem, czy nie zrobiłam pojedynczo za dużo. Gdzieś tutaj może... O, bo tu się coś nie ma, słabo chce ułożyć. O, zobaczcie, tu jest mniej, tu jest ładniej. Dla pewności można jeszcze sobie tutaj przeciągnąć nitkę, która będzie trzymała tą naszą falbankę w ryzach, ale myślę, że to nie jest potrzebne. I tak naprawdę meduza nasza jest skończona. Mogę już wyjąć oczywiście mój znacznik. I jeżeli chcemy ją sobie gdzieś powiesić, to albo sobie robimy tutaj bryloczek, albo po prostu bierzemy kawałek białej nitki. Możemy też ten drugi kolor, nie ma problemu. Hop! I też szydełkiem można to zrobić, czyli... Hop, wbijam się przy górze tu i przeciągam. Przeciągam. Teraz robię sobie tutaj supełek. Albo taki, albo taki, że od razu z dwie nitki, w zależności jak tam robicie te supełki. I wciągamy go pod spód. Hop. No tu akurat się teraz nie chcę wciągnąć, bo te nitki są za długie, ale można je też oczywiście spróbować szydełkiem tutaj przeciągnąć. O. Zobaczcie. Przeciągnąć, żeby one były w środku, obydwie te nitki. I supełek jest w środku i można sobie gdzieś zawiesić taką meduzę. Tak jak mówiłam wcześniej, falbanka może być mniejsza, większa, może i nie być w ogóle, więc to już zależy od Was. O, tutaj wrzucam zdjęcie przykładowe właśnie mniejszej falbanki, w sensie większej, co ja mówię, większej falbanki i bez falbanki, czyli jaka jest różnica, jak one wtedy wyglądają, więc mówię, to już wszystko zależy od Was.
jakie te meduzy będą. Oczywiście parzydełka też można zrobić dłuższe lub krótsze, więcej ich lub mniej, to już zależy od Was. Dzięki, że dziergałaś ze mną. Pochwalcie się swoimi meduzami, oznaczcie mnie, żebym mogła je zobaczyć i udostępnić u siebie na profilu social media, czyli Instagram, Facebook oraz TikTok. Wszędzie tam możecie mnie oznaczać, pokazywać, jak zrobiliście cokolwiek z moich tutoriali. Jeżeli macie problemy, to tak jak mówię, social media oraz komentarze do Waszej dyspozycji. Tam się możecie o wszystko pytać. Odpowiadam na nurtujące Was pytania związane właśnie z tymi tutorialami. A na ten moment będę wdzięczna oczywiście za łapkę w górę, subskrypcję kanału oraz naciśnięcie dzwoneczka, bo tutaj regularnie coś się pojawia. Przypominam także, że jest możliwość dodatkowego wsparcia pod spodem serduszko z taką S-ką. Tam można też dokonać płatności, żeby wspomóc mnie tutaj na tym kanale, żebym mogła sobie kupić jakiś nowy sprzęcior i lepiej dla Was nagrywać lub jeżeli słabo mnie słychać, to lepszy mikrofon. Okej. Tyle na dziś, więc mam nadzieję, do zobaczenia i pamiętajcie, aby dziergać, nie poddawać się i oznaczać mnie. Pa!